Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym filmie zrobimy sobie oczywiście arenę prób dla najnowszej postaci w AFK arenie, czyli tak jak widać dla Anasty. Od razu lecimy z tematem, nagrody te same, tutaj nie ma niczego do dodania. Tak samo 6 walk, tyle samo skrzynek, to będzie nasza walka numer 1 w tym miejscu. Wchodzimy i ustawiamy następującą drużynę, ja już tutaj mam przygotowaną. Anasta, Tesku, Skriat, Leonardo i Audrae na piątce tym razem. No i lecimy. Jedna z łatwiejszych aren prób tak naprawdę. Nie miałem żadnych problemów tym razem. Czasami przy niektórych postaciach naprawdę trzeba mocno pokombinować. No i tak jak widać, Anasta robi obrażenia. Całkiem niezłe leczenie, ale tutaj akurat wszyscy zrobili całkiem ładne obrażenia. Idziemy tutaj od razu obok. To jest nasza walka numer 2. Nie zmieniamy absolutnie nic, ta sama drużyna, to samo ustawienie i bez problemu powinno się udać. No i całkiem szybka ta walka. Tutaj Anasta nawet nie mogła się wykazać, bo Audrae i Leonardo praktycznie zniszczyli przeciwników. Tutaj od razu nasza walka numer 3 będzie. Nowe postacie, więc nowa drużyna. Anasta, Granit, Foden, Wurg i Numisu. I lecimy. Chyba najbardziej wkurzająca walka, bo oczywiście Zolrad musi przedłużać niepotrzebnie. Zazwyczaj dążę do tego, żeby wszystkie postacie przeżyły. Ale jak jest Zolrad, to nawet mi się nie chce, bo tak naprawdę to jest strata czasu. Jak jedna postać zginie, to nic się wielkiego nie stanie. Nawet tutaj muszą tego Zolrata wrzucać. O, jeszcze poprzedłuża na koniec. No tutaj Anasta zginęła i nie zrobiła absolutnie nic, coś tam uleczyła. Ale zero obrażeń, Wurg i Oden poszaleli. Idziemy na lewo, to będzie nasza walka numer 4. I tutaj to samo, nic nie zmieniamy. Te same postacie, to samo ustawienie. I lecimy z tematem. Tutaj już prawdopodobnie nikt nie zginie. Nawet nie pamiętam. Zazwyczaj rozpiskę robię sobie wcześniej. I dopiero po jakimś czasie nagrywam film. Więc mogę nie pamiętać. Oden tutaj naprawdę masakryczne obrażenia zrobił. Tutaj od razu widzimy naszą walkę numer 5. To samo nowe postacie. Czyli Anasta, Oku, Miszka, Solis i Lorsan. Czyli 4 leśne istoty plus Anasta. No i udajemy się do walki ostatniej, numer 6. I tutaj akurat nie będzie taka sama drużyna. Także wszystko wyrzucamy, bo dosyć mocno postacie się zmienią. Ustawiamy Anastę, Antandrę, Miszkę, Safiję, no i Krena. I lecimy. Tutaj Scarlet największym problemem oczywiście jest. Ale jak uda się ją wystarczająco szybko obezwładnić, że tak powiem, to nie będzie żadnego problemu. Kren zginie, no ale co zrobić? No i tak jak widać, przede wszystkim Anasta robi całkiem spore leczenie. Obrażenia też potrafi zrobić, ale chyba najbardziej błyszczy z tym leczeniem. Także zbieramy, idziemy po ostatnią skrzynkę. Mamy 60 kamieni fioletowych. No i to by było w sumie na tyle, nie? 1 na 1, 6 na 6, standardowo. No i co? Ja wam oczywiście życzę powodzenia, udanych samonów, których co prawda za dużo nie będzie, ale kto wie, może jakaś postać premium z tych kamieni. Życzę wam również miłego dnia, miłego tygodnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.